Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie na tapecie, 60 z rozsiewaczem, miał być ruski, ale nie mam takiego krótkiego wałka. Rozsiewamy wapno dolomitowe. Można zauważyć takie, gdzieniegdzie jest takie ciemniejsze, gdzieniegdzie takie jaśniejsze, ale to, bo trochę nasiąkło, ale tak to jest luks, się fajnie rozsiewa. Oczywiście RCW pożyczone, bo nie mam takiego, jak dobrze wiecie. 60 sobie daje radę, pole pożycie, tym gdzie tak bardzo dużo sypło, gdzie było gęsto, gdzie były takie opryski, co było już wysoko bardzo odżywką, to dobrze pamiętacie. A teraz przejdę sobie, bo tu od razu za rowem rośnie rzodkiew oleista, która jest. No widać takie paski gdzie niegdzie, ale jest dobrze i ona wygląda bardzo ładnie, jak na mój styl ustawienia rozsiewacza. Tu pójdzie gorczyca i jeszcze jedno pole zwapnowałem i ustalerzowałem, ale tego nie nagrywałem, bo na szybko było, ale teraz już bez przedłużania będziemy jechać, będziecie widzieć, jak to idzie, czy to nie idzie. No, więc jedziemy.